Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana profesora Piotra Tusińskiego, który jest pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prowadzi badania nad historią ustroju Polski w XX wieku oraz historią regionalną, w tym oczywiście również Radomia. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, chciałem na wstępie bardzo serdecznie podziękować kierownictwu delegatury Radomskiej Instytutu Pamięci Narodowej za zaproszenie mnie w charakterze referenta na tę konferencję, aczkolwiek muszę wyrazić żal, że to zaproszenie zostało skierowane do mnie bardzo późno, co oczywiście odbiło się i odbije się na charakterze mojego wystąpienia, które będzie szkicem tak naprawdę tego, co chciałbym powiedzieć. A więc powiedzmy sobie, że to będzie pierwsza próba. Druga próba będzie w wersji pisanej, mam nadzieję skierowanej do druku, ale i tak pozostanie to próbą. I na większe ambicje mnie nie stać ze względu na, powiedzmy, bardzo szeroki zakres badawczy tego zagadnienia. Chcę również podziękować przede wszystkim panu doktorowi Arkadiuszowi Kutkowskiemu za pełnienie roli takiego cicerone w moich poszukiwaniach, ponieważ dostarczył mi cennych wskazówek, przede wszystkim personalnych, do doboru próby. I bardzo dziękuję również panu magistrowi Marcinowi Sołtysiakowi za bardzo życzliwą pomoc w tym ostatnim czasie, kiedy musiałem dokonywać wstępnej kwerendy źródłowej. Proszę państwa, o próbie już powiedziałem, a teraz wyjaśnijmy sobie zagadnienie, co oznacza pojęcie skazani sądownie. Otóż, proszę państwa, skazany sądownie to jest osoba, która uzyskała skazujący wyrok. Wyrok no, przede wszystkim w zakresie prawa karnego, a czasami w szerszym tego słowa znaczeniu również w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym terminem skazani obejmuje oczywiście przede wszystkim osoby rzeczywiście skazane, przynajmniej w pierwszej instancji przez Sąd Wojewódzki w Radomiu bądź Sąd Okręgowy w Radomiu, ale w tym gronie mieści się również grupa kilku osób, które zostały uniewinnione od postawionych im zarzutów, czy to w pierwszej, czy w drugiej instancji. Ale ta grupka jest naprawdę nieliczna. To jest zaledwie kilka osób, więc myślę, że ten termin, nie nadużywam tego terminu skazani, kiedy zaliczam również tę grupę osób, a to dlatego, że ta grupa osób przeszła również przede wszystkim ścieżki zdrowia i przeszła gehennę represji, jakie rozpętano, czy fali represji, jakie rozpętano jeszcze tego samego dnia, kiedy te wydarzenia miały miejsce, czyli 25 czerwca. Proszę państwa, ta grupa osób skazanych, czy populacja osób skazanych obejmuje około 240 osób. W tej chwili mogę powiedzieć, że to jest około i najprawdopodobniej nie wycofam się już nigdy z tego terminu około, dlatego że czasami jest bardzo trudno dotrzeć do niektórych materiałów, a pełne listy takie zupełnie pełne nie istnieją. Otóż proszę państwa, nie będę obejmował swoim spektrum poznawczym osób skazanych w trybie odpowiedzialności za wykroczenia i skazanych przez Kolegium do spraw wykroczeń. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie są to skazani sądowni, tylko administracyjnie. To jest taka subtelna różnica. A po drugie, dlatego że akta tych osób zostały zniszczone i dotarcie do bliższych danych poza zestawieniami elektronicznymi jest prawie niemożliwe dzisiaj. Wobec tego oczywiście nie obejmuję swoim tutaj badaniem i prezentacją tych osób skazanych przez kolegia. Przy czym trzeba pamiętać, że w trybie odpowiedzialności za wykroczenia
odpowiadali również uczestnicy Radomskiego Czerwca przed sądem rejonowym w Radomiu. Stara rzymska maksyma mówi, że jeżeli można więcej, tym bardziej można mniej. Jeżeli można skazać w trybie odpowiedzialności karnej, to tym bardziej w trybie represyjnym czy mniej rygorystycznym, czasami pozornie oczywiście, jakim jest tryb administracyjny, tryb odpowiedzialności egzekwowany przez kolegia. Proszę Państwa, w tej populacji, która jest objęta badaniem, wziąłem pod uwagę wszystkie osoby, które odpowiadały w pierwszej instancji przed sądem wojewódzkim. Jest to dokładnie 26 osób. Natomiast przed sądem rejonowym odpowiadało co najmniej 213 osób. Moja próba badawcza, którą zdołałem ogarnąć przed tym wystąpieniem, liczy 166 osób. I na bazie tej próby będę snuł swoje pierwsze refleksje i pierwsze spostrzeżenia. Oczywiście w tej grupie 166 osób są wszyscy skazani w pierwszej instancji przez Sąd Wojewódzki w Radomiu, nazywani prowodyrami wydarzeń Radomskiego Czerwca. Raczej niesłusznie, proszę Państwa, ale to może pozostawmy na inne rozważania. I w tej populacji 166 osób jest 139 mężczyzn i 27 kobiet. Ja powiem tak, że mnie zaskoczyła, mimo że zajmowałem się tą kwestią już przed wielu laty wstępnie wydarzeń Radomskiego Czerwca, to jednak wśród osób skazanych, proszę Państwa, zaskoczyła mnie pokaźna reprezentacja kobiet. Jednak te 27 osób uważam, że to jest pokaźna reprezentacja. Proszę Państwa, przejdźmy do konkretów. Co to są za osoby? W jakim to są osoby wieku? Proszę sobie wyobrazić, że jest jeden młodzieniec 15-letni wśród osób represjonowanych sądownie. Jest 8 młodych chłopców w wieku 16-17 lat. Nie ma dziewcząt, jest 10 18-latków i jedna 18-latka. W przedziale wieku 19-21 lat jest już 31 młodych mężczyzn i 6 kobiet. Następny przedział 22-25 to już jest 35 mężczyzn i 3 kobiety. Przedział i teraz można powiedzieć, że do 25 ta liczba rośnie, a następnie zaczyna spadać. Przedział 26-30 reprezentuje 23 mężczyzn i tylko jedna kobieta. Przedział 31-40 17 mężczyzn, 4 kobiety. Przedział 41-50 11 mężczyzn, 6 kobiet. Przedział 50-60 2 mężczyzn, 6 kobiet. I powyżej, począwszy od 61 i więcej, już tylko po jednej osobie. Ale są takie osoby. Są to osoby urodzone przed I wojną światową. Jeden mężczyzna, jedna kobieta. Kobieta i mężczyzna. Mężczyzna w zasadzie w czasie wojny. Państwa, kto to są te osoby, jeżeli chodzi o korzenie, pochodzenie? Więc w większości są to osoby, przynajmniej w stosunku do tych, bo jeszcze muszę się zastrzec, proszę Państwa, że nie posiadam, mimo tej 166-osobowej próby badawczej, nie posiadam wszystkich danych, kompletu danych do analizy, którą sobie zarysowałem. Więc proszę mnie tutaj nie odpytywać z arytmetyki, w razie czego, gdy jakieś liczby się Państwu tutaj nie będą zgadzać, a zresztą będę się starał unikać generalnie tych liczb. Proszę się bardzo nie przywiązywać, bo te wielkości się zmienią, jeżeli chodzi o mój tekst pisany. Ale muszę przecież jednak obracać się w sferze konkretów, więc powiem tak, że największą grupę stanowią wśród zidentyfikowanych osoby urodzone w Radomiu. Z okolic Radomia, proszę Państwa, pochodzi około połowa tej grupy, która urodziła się w Radomiu, między rząd wielkości. Natomiast bardzo śladowo są reprezentowane osoby, które urodziły się
dalej od Radomia, to znaczy dalej powyżej 50 kilometrów od Radomia, a czasami jeszcze dalej. To jest raptem po 4 osoby tylko, więc bardzo niewiele. Czyli można powiedzieć, że represjonowani są Radomianie w takim oto znaczeniu, że urodzeni w Radomiu i mieszkający w Radomiu, tudzież mieszkający co prawda pod Radomiem, ale dojeżdżający tu do pracy, do szkoły na przykład. Wobec tego nazywam ich sensu largo Radomianami. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tych, którzy urodzili się poza Radomiem, no to mniej więcej to najwięcej osób na wsi, ale zdarzają się też osoby urodzone w miastach czy mniejszych miastach. Te wartości, które dotyczą Radomian, są jeszcze bardziej wyraziste, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania. Tutaj już, proszę Państwa, aż 70 kilka osób, 72 zamieszkuje stale, czy zamieszkiwało stale w Radomiu, w okolicach Radomia 16. A jeżeli chodzi o zamieszkiwanie dalsze, to są naprawdę pojedyncze osoby po jednej. Jakie jest pochodzenie społeczne tych represjonowanych osób? Pamiętajmy, że Radom bywał dawno, już nawet na przełomie wieków XIX i XX i chyba przez prawie cały XX wiek określany mianem miasta robotniczego. Oczywiście jest to już pojęcie historyczne. Jak nie ma przemysłu, to nie ma i robotników. A w każdym razie ta historyczna kategoria robotnika nie odpowiada już absolutnie dzisiejszej kategorii robotnika. To są istotne zmiany społeczne. Proszę Państwa, pochodzenie robotnicze ma aż, proszę Państwa, 60 kilka osób w tej grupie, ponad 1/3. Chłopskie to jest tylko 23 osoby, a może aż. Natomiast jest tylko jedna, jedyna osoba, która ma pochodzenie inteligenckie. A więc powiedzmy, uogólnijmy, powiedzmy, represjonowane są osoby pochodzenia robotniczego. Ewentualnie na drugim miejscu chłopskiego. Jaki jest stan cywilny tych osób represjonowanych? A więc, proszę Państwa, 56 osób to są osoby żonate, czy zamężne i żonate. W każdym razie pozostające w małżeństwie. Ale stanu wolnego nie jest wcale mniej osób. Tyle samo. Mniej więcej to osoby stanu wolnego. Ale jeżeli skorelujemy te dane z wiekiem, co tutaj podkreślałem, to mamy odpowiedź, prawda, dlaczego właśnie są to osoby, prawda, jeszcze nieżonate i niezamężne. Rozwiedzionych wdowców są pojedyncze osoby. Proszę Państwa, oczywiście skoro są to osoby młode, skoro są to osoby nieżyjące w związku małżeńskim, no to są w większości bezdzietne. W większości bezdzietne. Najwięcej, jeżeli chodzi o osoby, które posiadają dzieci, jest tych, które mają dwójkę dzieci. Prawie 30. Trójka to jest kilkanaście osób, a już powyżej, proszę Państwa, to są pojedyncze, ale trzeba pamiętać, że jest po jednej osobie, jednej kobiecie i jednym mężczyźnie, którzy mają po 6 dzieci. Po 6 dzieci. Tak, w tamtych czasach jeszcze się to zdarzało. Dzisiaj w warunkach kryzysu demograficznego zdarza się pewnie też, ale jeszcze rzadziej niż kiedyś. Jeśli chodzi o wykształcenie, proszę Państwa, no więc to jest kolejny kamyczek do ogródka albo dowód na tezę, że represjonowane są osoby, które pochodzą, nawet jak na warunki PRL-u, zdolnych warstw stratyfikacji społecznej. Absolutnie dolnych. Analfabetami były nawet pojedyncze osoby. Niepełne podstawowe miało kilkanaście osób wykształcenie. Podstawowe 50. Zasadnicze zawodowe zaledwie 22. Niepełne średnie 4. Średnie techniczne 2. Ogólnokształcących nie było wcale. Średnie bez określenia 1 osoba. Nie było wśród represjonowanych osób z wyższym wykształceniem w ogóle.
Jaki zawód reprezentują te osoby? Proszę Państwa, 50 osób to są osoby bez zawodu. Bez zawodu. A zawód wyuczony w szkole zawodowej, zasadniczej zawodowej 22, zawód zdobyty inną drogą mniej więcej tyle samo. 4 techników, sami mężczyźni w tej grupie jest, a więc bardzo niewiele. No i proszę Państwa, pracą fizyczną zajmowało się, proszę Państwa, blisko 100 osób, grubo ponad 90, a umysłową zaledwie 3 osoby. Pojedyncze osoby, proszę Państwa, reprezentują inne zajęcia albo są właścicielami prywatnych, drobnych, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, interesów czy biznesów. 2 kobiety są na rencie lub emeryturze. Proszę Państwa, chciałem zbadać taką kategorię jak posiadanie służby wojskowej w życiorysie, ale ona się wymyka kontroli ze względu na naprawdę nieprecyzyjność źródeł i może pozwolą Państwo, że nie będę przedstawiał tych danych, bo są chyba jednak niemiarodajne. Zważywszy na rzeczywiście powszechny charakter służby wojskowej, należałoby się spodziewać, że powinny być to większe wartości, a niestety nie. Proszę Państwa, w tym gronie osób represjonowanych aż 36, represjonowanych sądownie 36 osób to są osoby nigdzie nie pracujące. W chwili wydarzeń, czyli 25 czerwca, dorywczo zajmowało się pracą kilkanaście osób, w sektorze prywatnym też kilkanaście. Wydawać by się mogło, że proszę Państwa, w zakładach metalowych imienia generała Waltera, ówczesnych, powiedzmy, no, skupiających elitę robotniczą miasta, powinno być reprezentowanych z tego grona wśród reprezentowanych wiele osób, ale to jest zaledwie 9 osób. A pozostałe osoby przypadają na inne zakłady przemysłowe, oczywiście, czy w ogóle przedsiębiorstwa szerzej, bo nie wszystko to są zakłady przemysłowe. Poczta, prawda, jakieś tam spółdzielnie usługowe i tak dalej, i tak dalej. Co charakterystyczne, proszę Państwa, w aktach sądowych są opinie z wywiadu środowiskowego, policyjnego, wówczas milicyjnego, no i opinie pracodawców. Charakterystyczne jest to, że niemalże porówno rozkładają się osoby, które posiadały pozytywną opinię środowiskową i negatywną. Co w tej negatywnej punktowano przede wszystkim? Skłonność do pijaństwa i alkoholizmu, kontakty ze światem przestępczym. Jeszcze może zatrzymam się przy tej skłonności do, powiedzmy, moczenia nosa w kieliszku czy w szklance. To jest 35 osób, duża grupa osób. W tamtym czasie być może alkohol był jedną albo jedyną rozrywką. I to przeważnie pity mocny alkohol, aczkolwiek chociaż był deficyt, w źródłach przewijają się zeznania, stwierdzenia, że byłem po jednym lub kilku piwach wypitych, prawda, w tym dniu. Kontakty ze światem przestępczym utrzymywało według opinii kilkanaście osób. Jakbyśmy, przepraszam za kolokwializm, ale migało się od pracy, czyli uchylało się od stałej pracy. Również no, nawet chyba mniej niż 10 osób. Kilka osób ma do czynienia, proszę Państwa, z prostytucją i z sutenerstwem. Panie profesorze, bardzo prosiłbym. Tak, już pomału będę zmierzał do końca. Handel alkoholem się zdarzał, oczywiście awantury w rodzinie i gdzie indziej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o miejsce pracy, to pozytywne opinie miało zdecydowanie najwięcej osób, ale zdarzały się też negatywne.
Proszę Państwa, teza, jedna z ostatnich, którą przypomnę, bo oczywiście ja jej nie postawiłem. Teza władz była taka, że wydarzenia radomskie zainicjowali i przeprowadzili kryminaliści, osoby z marginesu społecznego, którym trzeba dać stanowczy odpór. Otóż, proszę Państwa, nie jest to do końca prawdziwa teza, ale nie można jej całkowicie obalić. Niekaranych, proszę Państwa, było 90 osób z tej badanej, czyli zdecydowana większość, ale karanych sądownie, proszę Państwa, przynajmniej jeden raz 40, prawda? Potem już oczywiście mniej, ale byli i rekordziści, którzy byli karani 4 razy i więcej sądownie. Jakie zarzuty stawiano, to już dr Kutkowski pisze o tym, proszę Państwa, ale najwięcej artykuł 208 kodeksu karnego z 69 roku, czyli zuchwała kradzież. To była taka teza, którą władze dorabiały, nawet jak rozpoczęto dochodzenie z innych artykułów, na przykład 199 czy 215, czyli zabór zwykły mienia albo paserstwo, to potem zmieniano w trakcie dochodzenia. No i proszę Państwa, oczywiście na drugim miejscu artykuł 275, czyli udział w nielegalnym zgromadzeniu publicznym i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, bardzo proszę. Tak, to proszę Państwa byłoby już tyle, bo reszta moich danych obrazuje same represje stricte, a więc no nie mówi już bezpośrednio, te dane nie mówią o samych osobach, ile mówią o polityce karnej władz, aczkolwiek zestawieniu zbiorczym. Bardzo dziękuję. Przepraszam za przeciągnięcie czasu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Słuchając pana wystąpienia, myślę, że to ona ilustruje i potwierdza rzeczywiście to, że bunt w Radomiu był buntem rzeczywiście ludzi młodych Radomian. A po drugie, słuchając tych danych, zastanawiałem się, na ile ten portret zbiorowy, który tutaj wysłuchaliśmy, był no, współtworzony przez aparat bezpieczeństwa, to znaczy na ile kryterium znalezienia się w tym gronie no, były właśnie te negatywne opinie środowiskowe, no właśnie po to, żeby pokazać, że był to bunt no, właśnie ludzi z marginesu, co niewątpliwie wpłynęło na obraz tego protestu. Zapraszam do stołu prezydialnego Bogusława Beka, tu do nas. A jako następnego o zabranie głosu bardzo proszę pana doktora Konrada Słowińskiego, który jest historykiem i politologiem, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorem książki Jawnie i w podziemiu, wspomnienia ludzi radomskiej Solidarności 1980-1989. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na tak wspaniałą konferencję. Proszę Państwa, tematem mojego wystąpienia będzie kwestia pamięci. Pamięci o proteście radomskich robotników z 25 czerwca 1976 roku. Zanim jednak przejdę do omawiania tego zagadnienia, na wstępie trzeba się w ogóle zastanowić nad tym, czym jest pamięć. Pamięć historyczna i od kiedy stała się ona tematem prac naukowych. Początków badań nad pamięcią historyczną określono także takimi terminami jak pamięć zbiorowa, pamięć współczesna, zbiorowa pamięć historyczna. Pamiętanie czy po prostu pamięć przeszłości należy szukać już w pierwszych latach XX wieku. To wtedy w kręgach cywilizacji zachodniej, zarówno w dyskursie publicznym, jak i wśród badaczy różnych dyscyplin naukowych, zaczęto interesować się problematyką pamięci o przeszłości. Po raz pierwszy tematem tym zajął się w połowie lat 20. minionego stulecia Maurice Helbwach, francuski socjolog, kontynuator myśli Emila Durkheima, który stwierdził, iż pamięć zbiorowa polega na rekonstruowaniu przeszłości przez pamiętający podmiot. W Polsce problematykę pamięci o przeszłości zainicjował Marceli Handelsmann, prawnik i historyk żydowskiego pochodzenia, mediewista,
historyk dziejów nowożytnych oraz najnowszych. W latach 20. i 30. XX wieku zajął się on w swych badaniach także między innymi kwestią analizy wpływu teraźniejszości na sposób widzenia przeszłości. Przede wszystkim zwrócił on uwagę na to, że każde pokolenie ma swój własny stosunek do zagadnień, swoje zasadnicze zainteresowania naukowe narzucone przez współczesną rzeczywistość życia, swój własny sposób patrzenia. Każdemu pokoleniu rzeczywistość współczesna narzuciła inny stosunek do przeszłości i podsunęła podstawy do odmiennej syntezy. Istotną rolę w badaniach nad pamięcią o przeszłości odegrał Jerzy Topolski, który określił świadomość historyczną jako funkcjonujący w toku ludzkiego działania zasób wiedzy i system ocen dotyczących przeszłości społeczeństwa. U Topolskiego świadomość historyczna jest dynamicznym i stopniowalnym zjawiskiem, pojawiającym się na pewnym etapie rozwoju ludzkości w momencie, kiedy nauczono się myślenia historycznego. Uważa on, iż pamięć, czyli świadomość historyczna, to po prostu funkcjonująca w ludzkiej świadomości efektywna wiedza historyczna. Ta definicja wydaje się najlepiej oddawać sens i znaczenie pojęcia pamięć historyczna. Po wojnie jednym z najbardziej dokuczliwych problemów reżimu komunistycznego w Polsce było zachowanie prawomocności. Pozbawiony legalnych podstaw swej władzy, zmuszony był sięgać po argumenty historyczne. Ponieważ narracja ta opierała się na szczególnej interpretacji historii, rządząca partia zobligowana została do podejmowania odpowiednich działań zmierzających do utrzymania wyłączności na wyrażanie zbiorowej pamięci społeczeństwa. Przy jej pomocy narzucała obywatelom postacie, wydarzenia i treści zgodnie z wyznawaną ideologią, kierując się wyłącznie własnym interesem. Jednocześnie bezwzględnie eliminowała ze świadomości społeczeństwa te elementy z przeszłości, które podważałyby lub osłabiały jej pozycję w państwie. Procesowi temu poddana została również pamięć między innymi o radomskim proteście z 25 czerwca 1976 roku. Głównym celem reżimu komunistycznego stało się umniejszenie znaczenia politycznego tego robotniczego zrywu oraz usunięcie go z pamięci zbiorowej społeczeństwa. Dlatego też oprócz zakrojonej przez ówczesną władzę na szeroką skalę kampanii propagandowej, zmierzającej do przeinaczenia sensu tych wydarzeń i ukazania ich jako, cytuję, pijackiej burdy wszczętej przez ludzi z marginesu społecznego, zakazywała ona pod groźbą surowych kar wszelkich działań, które w jakikolwiek sposób upamiętniałyby ten robotniczy protest. Dopiero w wyniku zwycięstwa Solidarności na Wybrzeżu i jej legalnej działalności w latach 80-81 po raz pierwszy możliwe stało się oficjalne manifestowanie pamięci o Radomskim Czerwcu. Osłabnięcie monopolu partyjno-administracyjnego na wiedzę i informacje pozwoliło przełamać obowiązującą narrację władz i przeciwstawić rzeczywisty obraz tamtych wydarzeń dotychczas przez władze tak tłumione. Wkrótce po powstaniu Solidarność zaczęła żądać oficjalnej rehabilitacji robotniczego protestu. Radomscy działacze tego ruchu, dla których pamięć o tych wydarzeniach zajmowała szczególnie ważne miejsce, w swych postulatach stawianych w stronie rządowej, domagała się między innymi uznania go jako słusznego przejawu społecznego oburzenia wywołanego arbitralną decyzją podwyżki cen żywności, a nie jak głosiła dotychczas ówczesna propaganda zajściami o charakterze kryminalnym i chuligańskimi. Tym samym Radomska Solidarność podjęła walkę o pamięć o robotniczym proteście, a co za tym idzie, nadania mu odpowiedniej czci i rangi w świadomości społeczeństwa. Okazją ku temu stały się obchody 5. rocznicy Radomskiego Czerwca, na które pod presją Solidarności zgodziła się komunistyczna władza. Okazała oprawa, jaką im nadała, była pierwszym oficjalnym wyrazem hołdu ofiarom brutalnych represji z 1976 roku. U zbiegu ulic Żeromskiego i 1 Maja, gdzie odbywały się główne uroczystości, wmurowano kamień węgielny w miejsce przyszłego pomnika, który miał być symbolem tamtego protestu.
Jego postanowienie było kolejnym ustępstwem wymuszonym na władzach przez radomską Solidarność. Obchody te stały się istotnym elementem nośnika pamięci o radomskim zrywie robotników. Ich bogata oprawa, połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy, miała za zadanie mocno odcisnąć tamte wydarzenia w pamięci publicznej społeczeństwa. Mając świadomość potęgi tej symboliki oraz mocy jej oddziaływania, władze komunistyczne po wprowadzeniu stanu wojennego próbowały wymazać wszelkie wcześniejsze ślady działań upamiętniających radomski protest oraz poddać go ponownie swojej zmodyfikowanej wersji narracji. Jednak pomimo zastosowanych środków represji, członkowie podziemnej już wtedy radomskiej Solidarności nadal starali się kultywować pamięć o robotniczym zrywie. Zwłaszcza, że kamień węgielny robotniczego protestu stał się dla nich szczególnym miejscem, przypominającym o łamaniu przez ówczesny reżim praw człowieka i obywatela. Z tego też względu prawie wszystkie patriotyczne i antykomunistyczne demonstracje kończyły się właśnie w tym miejscu. Największa z nich miała miejsce 3 maja 1983 roku, w rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, kiedy to po mszy świętej w kościele garnizonowym odbyła się demonstracja z udziałem kilku tysięcy osób. Oprócz demonstracji pod pomnikiem podejmowano również inne działania, dążące do podtrzymania pamięci o radomskim proteście. Jednym z nich stał się wzniesiony w 1984 roku przed radomską katedrą przez działaczy Solidarności 5-metrowy brzozowy krzyż, mający stanowić hołd dla ofiar czerwca 76 i stanu wojennego. Ponadto w różnej podziemnej prasie wydawanej w Polsce odnajdujemy również nierzadko teksty poświęcone robotniczemu protestowi. Na gruncie radomskim kluczową rolę odgrywał tutaj Wolny Robotnik, wydawany przez lokalną strukturę Solidarności, gdzie w każdą rocznicę zamieszczano artykuły poświęcone tej tematyce, co miało służyć z jednej strony popularyzowaniu wiedzy o robotniczym proteście, a z drugiej strony stanowiło element walki o jego pamięć i potrzebę przedstawienia tak odmiennej od oficjalnej narracji przeszłości. Jeszcze inną formą upamiętnienia protestu stała się podjęta w 1986 roku przez członków podziemnej Solidarności inicjatywa wmurowania pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom tych wydarzeń w kościele Świętej Trójcy w Radomiu. Jednak z powodu sporu, do jakich doszło z radomskimi władzami kościelnymi co do treści napisu, ostatecznie tablicę odsłonięto w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze. Pod koniec lat 80. rozpoczęła się powolna erozja systemu komunistycznego w Polsce. Towarzysząca temu słabnąca represyjność reżimu wpływała na coraz większą aktywizację zarówno społeczeństwa, jak i opozycji. Znajdowało to odzwierciedlenie także w zakresie kultywowania pamięci o radomskim zrywie. Przejawem tych działań stały się m.in. zorganizowane w Radomiu w 1989 roku uroczystości rocznicowe Konstytucji 3 maja, które zgromadziły blisko 10 tysięcy ludzi. I po raz pierwszy w sposób niezakłócony i bez żadnych incydentów ze strony aparatu bezpieczeństwa mogli oni oddać hołd ofiarom tamtych represji. W tym samym roku zorganizowano również obchody 13. rocznicy radomskiego protestu. Odbyły się one już w zupełnie innych uwarunkowaniach społeczno-politycznych, co było następstwem czerwcowych wyborów, w których strona solidarnościowa odniosła druzgocące zwycięstwo. Na fali tego sukcesu, po 8-letniej przerwie, radomscy działacze ruchu oficjalnie ponownie mogli wystąpić do władz miasta o zgodę na przeprowadzenie pokojowej manifestacji w celu upamiętnienia robotniczego zrywu. Ich wniosek spotkał się z pozytywnym rozpatrzeniem. Tego dnia pod kamieniem węgielnym odprawiono uroczystą mszę świętą, po której odbył się wiec Solidarności oraz występy artystyczne. Co ważne, były to pierwsze niezakłócone przez władze obchody protestów radomskich z 1976 roku. Upadek reżimu komunistycznego w naszym kraju dał wreszcie możliwość oficjalnego przywracania w świadomości zbiorowej społeczeństwa pamięci o radomskim czerwcu. Głównym nośnikiem kultywowania pamięci o nich stały się obchody rocznicowe,
które zapoczątkowały trwającą do dziś tradycję. Organizowane każdego roku stanowią ważny element rekonstruowania i popularyzowania wiedzy o tamtej przeszłości. Szczególną rolę odgrywają w nich uroczystości przypadające na okrągłe rocznice, którym z tego powodu nadawano szczególną oprawę. Jednak pomimo środków przeznaczanych na kultywowanie pamięci o radomskim proteście, organizatorom uroczystości rocznicowych nierzadko, zwłaszcza w pierwszych latach po 1989 roku, bardzo trudno było przyciągnąć uwagę opinii publicznej, co było szczególnie widoczne podczas nieokrągłych rocznic robotniczego zrywu. Na pewno popularyzowaniu w świadomości zbiorowej społeczeństwa tamtej przeszłości nie służyły różne prowadzone spory polityczne, powodujące niejednokrotnie, że poszczególne grupy oddawały hołd pamięci tamtych wydarzeń w całej serii oddzielnych obchodów w dniu lub w okolicy Radomskiego Czerwca. Bardzo często również nieobecność oficjalnych przedstawicieli państwa stawała się głównym tematem dyskusji, a nie same obchody. Także burzliwe wydarzenia społeczne, czyniące nierzadko z kamienia węgielnego ważny punkt zborny dla protestów przeciwko polityce partii aktualnie sprawującej władzę, nie sprzyjały spokojnemu kształtowaniu pamięci o radomskim proteście, przerzucając niejednokrotnie uwagę na inne, bardziej palące i manifestowane w danej chwili kwestie. Ogromny problem w kultywowaniu w świadomości zbiorowej społeczeństwa pamięci o radomskim czerwcu odgrywa fakt, iż nie doczekał się on w dalszym ciągu uhonorowania w postaci budowy pomnika, który stałby się ważnym symbolem identyfikacji tamtych dni. Biorąc pod uwagę, iż pozostałe kryzysy społeczno-polityczne, czy to z czerwca 56, czy też grudnia 70, już dawno zostały odciśnięte w tym jakże istotnym nośniku pamięci historycznej, może powodować, iż w odczuciu wielu obywateli rola i znaczenie radomskiego zrywu na tle pozostałych kryzysów PRL była niewielka. Mimo reaktywowanego po 1989 roku Komitetu Budowy Pomnika, zawieszonego od momentu wprowadzenia stanu wojennego, projekt ten w dalszym ciągu nie doczekał się realizacji. Rolę miejsca pamięci o robotniczym zrywie nadal pełni pamiątkowy kamień, jednak jego moc oddziaływania jest znacznie ograniczona. Taki stan rzeczy wynika z kilku zasadniczych faktów. Po pierwsze, nie jest on jedynym znajdującym się w tym miejscu symbolem upamiętniającym wydarzenia z przeszłości, przez co jego przekaz może ginąć wśród innych zamieszczonych tam treści. Po drugie, na skutek umieszczenia tam także innych pomników przeszłości został on niejako odsunięty na dalszy plan, przestając być głównym punktem tego miejsca. I po trzecie wreszcie, jest to jedynie kamień węgielny, a nie właściwy pomnik, choć w opinii wielu z racji tego, że odbywały się przy nim różne nielegalne uroczystości w latach 81-89, stał się on już w pewnym sensie pomnikiem. Jednak nie do końca może ono oddawać rangę i znaczenie robotniczego protestu. Kolejnym symbolem uhonorowania tamtych dni stało się przemianowanie w 1989 roku nazwy jednej z głównych ulic w Radomiu, na której doszło do pamiętnego protestu z 1 maja na ulicę 25 czerwca, co miało być wyrazem czci dla osób, które tego dnia upomniały się o swoje prawa. Ważnym elementem kształtującym w świadomości zbiorowej społeczeństwa pamięć o radomskim czerwcu była również wizyta w naszym mieście Ojca Świętego w czasie jego czwartej pielgrzymki do kraju w 1991 roku, gdzie w czasie swojej homilii wygłoszonej na lotnisku nawiązał on m.in. do robotniczego protestu, mówiąc, że są to czasy bliskie, które Radom i cała Polska głęboko zapisały w swojej pamięci. Podkreśleniem tych stów stało się przystanek Ojca Świętego przed kamieniem węgielnym, gdzie wspólnie z wiernymi odmówiono modlitwę i oddano hołd represjonowanym wówczas rodakom. Podsumowując, można powiedzieć, iż przez wiele lat radomski zryw robotników na tle innych kryzysów społeczno-politycznych PRL z czerwcem 56, marcem 68 czy też grudniem 70 pozostawał w głębokim cieniu. Niedoceniany i wciąż przez wielu postrzegany jako mało znacząca, cytuję, jednodniowa ruchawka, cieszył się najmniejszym zainteresowaniem spośród pozostałych polskich miesięcy. Miało to swoje następstwa w wymiarze symbolicznym,
kształtowania się jego obrazu w pamięci społeczeństwa. Dopiero w ostatnim czasie jesteśmy świadkami coraz częściej podejmowanych działań zmierzających do nadania tym wydarzeniom roli istotnego symbolu masowego ruchu, który położył kres epoce PRL. Kultywowanie w świadomości zbiorowej społeczeństwa pamięci o Radomskim Czerwcu stało się ważnym elementem budowania wspólnej tożsamości zbiorowej Polaków, w której należne miejsce próbuje się oddać tym, którzy 25 czerwca postanowili upomnieć się o swoje prawa. Na zakończenie jeszcze chciałbym przedstawić wyniki ankiety badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jakie przeprowadzono w radomskich szkołach na temat wiedzy o Radomskim Czerwcu. Ich wyniki dają bardzo interesujące rezultaty. Mianowicie podczas badań w szkole gimnazjalnej, gdzie ankietę przeprowadzono wśród 50 uczniów, na pierwsze pytanie dotyczące tego, co wydarzyło się w 1976 roku, zaledwie niewiele powyżej 50% uczniów potrafiło prawidłowo zdefiniować to pojęcie. Na drugie pytanie, odnoszące się do przedstawienia skutków robotniczego protestu, zaledwie 4 uczniów na 50 udzieliło w miarę rzeczowej odpowiedzi, która sprowadzała się do ogólnego stwierdzenia, iż Radomski Czerwiec przyczynił się do obalenia w Polsce komunizmu. Z kolei czym były ścieżki zdrowia? Prawidłowo odpowiedziało zaledwie 5, czyli 10% ankietowanych. Podobne badania przeprowadzono też na poziomie ponadgimnazjalnym. Jeżeli chodzi o szkołę zawodową, badania przeprowadzono wśród 22 osób. Na pytanie dotyczące wyjaśnienia, co wydarzyło się 25 czerwca, jedynie 6 osób, czyli 27%, potrafiło prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie. Tylko jedna osoba była w stanie wskazać, jakie były skutki robotniczego protestu. Natomiast jeżeli chodzi o wyjaśnienia, czym były ścieżki zdrowia, zaledwie 3 ankietowanych potrafiło prawidłowo objaśnić znaczenie tych słów. Jeżeli chodzi o szkołę techniczną, badania przeprowadzono wśród 59 uczniów. Na pierwsze pytanie dotyczące wyjaśnienia, czym były czerwiec 76, prawidłowo odpowiedziało 60%, ale niestety ich odpowiedź ograniczała się do krótkiego stwierdzenia, iż tego dnia odbyły się po prostu strajki. Na pytanie odnośnie skutków robotniczego protestu tylko 23% uczniów podało w miarę sensowną odpowiedź. Jeżeli chodzi czym były ścieżki zdrowia, prawidłowo odpowiedziało już tylko 18% uczniów. Natomiast badając ten aspekt na poziomie liceum, badania przeprowadzono wśród 95 osób. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące co wydarzyło się 25 czerwca, odpowiedziało 82% respondentów, ale też również przede wszystkim ich odpowiedź ograniczała się do krótkiego stwierdzenia, iż tego dnia odbyły się strajki, bez bliższego podania informacji odnośnie robotniczego protestu. Tylko kilkunastu ankietowanych było w stanie udzielić więcej informacji o robotniczym proteście. Na pytanie dotyczące skutków radomskiego buntu odpowiedziało już tylko 55% respondentów, przy czym najczęściej uczniowie zwracali uwagę, iż w ich wyniku doszło do represji bądź aresztowań, nie konkretyzując jednak dokładnie swojej wypowiedzi. W przypadku objaśnienia, czym były ścieżki zdrowia, na to pytanie odpowiedziało już poniżej 50% uczniów. Proszę zmierzać. Już kończę. Reasumując, należy stwierdzić, że stan wiedzy uczniów o robotniczym proteście z 25 czerwca jest bardzo skromny i niewystarczający. Większość z nich nie kojarzy, czym był Radomski Czerwiec, bądź ma w tym zakresie wiedzę bardzo pobieżną i mocno ograniczoną. Rodzi to więc pytania, tym samym i konkretne zadania. Mianowicie, w jaki sposób utrwalać przekaz o Radomskim Czerwcu tak, by na stałe utrwalić go w przekazie, w pamięci młodego pokolenia. Pokolenia, no którym przecież spocznie w przyszłości obowiązek kultywowania pamięci tamtych dni. I tym pytaniem zakończę swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję panie doktorze. Mam nadzieję, że ta konferencja dzisiaj, jutro przyczyni się do zmiany tych wyników. Tym bardziej, że w czasie jutrzejszego dnia będzie specjalny panel poświęcony temu, jak uczyć o robotniczym proteście w czerwcu 76 roku. Dziękuję za to wystąpienie i przybliżenie historii obchodów rocznic robotniczego protestu, a jednocześnie trochę żałuję, że zabrakło w nim choćby wzmianki o tej niejednoznaczności pamięci o czerwcu 76 roku i rywalizujących narracjach. Trochę zabrakło mi tutaj wspomnienia książki Davida Morgana, Amerykanina przez wiele lat mieszkającego w Radomiu, który poświęcił właśnie książkę na temat rywalizujących narracji i niejednoznaczności tej pamięci o czerwcu. Niemniej bardzo, bardzo dziękuję. Jako następnego proszę o zabranie głosu Bogusława Beka, pracownika delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, który będzie mówił na temat międzynarodowych ech protestów robotniczych z czerwca 76 roku. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. W swoim wystąpieniu chciałbym Państwu przedstawić taki krótki przegląd wybranych artykułów, informacji czy komentarzy, jakie pojawiały się w prasie zachodniej w 76 roku, gdzie komentowane są wydarzenia, które mają miejsce w Radomiu, w Ursusie, w innych miastach Polski w dniu 25 czerwca. Co zrozumiałe, na początku tych artykułów jest sporo i tak jak w jednej gazecie zrobiono taką statystykę od 2-3 artykułów pokazujących Polskę gdzieś w miesiącu marcu, lutym, to w miesiącu czerwcu czy lipcu tych artykułów ukazuje się już do 8-9. Potem oczywiście zainteresowanie tymi wydarzeniami powoli słabnie, zajmują inne międzynarodowe ciekawe wydarzenia, chociaż w niektórych pismach czy tygodnikach pojawiają się jeszcze informacje o procesach w Radomiu, a także o listach polskich intelektualistów czy też reakcji. No ta prezentacja miała sama się przesuwać, a jeżeli nie będzie, to spróbujemy. Dobrze. Proszę Państwa, ja może tak najkrócej, jak tylko można, bo wiem, że czas nas pili. Jak to wyglądało w prasie brytyjskiej? Brytyjskie gazety już w sobotę 26 czerwca poinformowały o wycofaniu się polskiego rządu z pomysłu drastycznej podwyżki cen po protestach robotniczych, które miały miejsce 25 czerwca. Korespondent agencji Reutera Vincent Beast w sobotnim wydaniu The Times pisze o zatrzymaniu pociągu ekspresowego relacji Warszawa-Paryż i zablokowaniu torów kolejowych w Ursusie. W artykule cytuję wypowiedzi strajkujących, że tak znaczna podwyżka cen na podstawowe artykuły żywnościowe jest dla nich nie do przyjęcia, zwłaszcza w sytuacji, kiedy płace nie rosną. W artykule strajkujący w Ursusie są przekonani, że strajkuje wiele zakładów pracy w całym kraju, że między innymi robotnicy w stoczniach na wybrzeżu. Korespondent przypomina, że obecna sytuacja jest najbardziej niebezpiecznym wyzwaniem dla Edwarda Gierka, który doszedł do władzy w grudniu 70 roku po zamieszkach w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, spowodowanych również podwyżkami cen. Przytacza jednocześnie opinię ekonomistów zachodnich, że rządowe subsydia zabezpieczające konsumentów osiągnęły w Polsce niebezpieczne proporcje i stały się szczególnie ciężkim brzemieniem w sytuacji konieczności spłaty zaciągniętych długów. W The Daily Telegraph, w artykule wstępnym, Daily Telegraph rozpatrywał tę sprawę z punktu widzenia stosunków wschód-zachód. Pisze, że wiadomość o skutecznym przeciwstawieniu się przez polskich robotników drakońskim podwyżkom cen żywności przyszła jak gdyby w odpowiedzi na oczekiwania ludzi Zachodu, aby prawdą okazały się słowa Kissingera o kłopotach komunistycznego świata. Dziennik uważa, że kłopoty rządu polskiego są cenami, są dowodem kłamliwości twierdzeń o tym, jakoby inflacja nie dotknęła bloku sowieckiego. Podwyżka cen w Polsce będzie konieczna i Gierek będzie musiał ją w jakiś sposób wprowadzić. Artykuł przewiduje represje, zaostrzenia policyjnej kontroli w Polsce oraz przypomina o tezie Kissingera, że próba uwolnienia się przez któregoś z satelitów spod władzy sowieckiej może doprowadzić nawet do wybuchu wojny. W artykule zamieszczonym
zamieszczony w The Times, zatytułowanym No Easy Way Out for Mr. Gierek. Anonimowy autor twierdzi, że kłopoty z cenami wynikły z powodu braku porozumienia między władzą a robotnikami. Partia nie zdołała przekonać robotników o konieczności podwyżek. Gazeta dziwi się, że błąd ten popełnił Gierek, który sam przyszedł do władzy na fali robotniczych protestów. Być może jednak, pisze dziennik, istniał jakiś spisek zmierzający do zdyskredytowania premiera Jaroszewicza. Inną możliwość widzi The Times po prostu w nieudolności aparatu partyjnego. Dziennik pisze, że po rozruchach w 70 roku Moskwa okazała Polsce pewną pomoc, ale teraz jest to wątpliwe, bo Związek Sowiecki sam jest w kłopotach. I konkluzja tego artykułu jest taka, że rząd w Polsce musi podnieść ceny i pozostają tylko dwie możliwości. Użycie siły albo wzmożenie wysiłków w kierunku przekonania robotników o tej konieczności. W poniedziałkowym wydaniu tego samego dziennika z 28 czerwca znajdujemy informację o propagandowej akcji organizowania masowych wieców przez władze, na których wyrażano poparcie dla partii Edwarda Gierka, a jednocześnie potępiano uczestników protestów. W tym samym artykule mowa jest o milczeniu mediów bloku wschodniego o wydarzeniach w Polsce. W Czechosłowacji większość dzienników podała jedynie krótką wiadomość o posiedzeniu Sejmu i zatwierdzeniu rządowych ekonomicznych planów. Media wschodnio-niemieckie podały jedynie informacje o rządowej decyzji wycofania się z podwyżek cen, nie pisząc też, co było wcześniej, co było genezą tego wycofania się. W tym samym dniu, czyli to jest 28 czerwca, ukazał się kolejny artykuł Helly Peak pod znamiennym tytułem The Proletariat at Last Dictated, czyli proletariat w końcu pokazał siłę, w którym autorka informuje, że rządzący Polską publicznie powiedzieli o kłopotach i chuligańskich ekscesach w związku z próbą wprowadzenia istotnych podwyżek na podstawowe artykuły żywnościowe. Hella Pik pisze o odrzuceniu przez rządzących pokusy siłowego zdławienia robotniczych protestów, w tym względzie Gierek zachował się inaczej niż Gomułka, i poddaniu projektu podwyżek narodowej debacie, która może potrwać kilka miesięcy. Pisze, że wydarzenia te są ważną lekcją dla komunistycznego świata. Oto polscy robotnicy pokazali taki rodzaj siły, która nie jest mile widziana na Kremlu i innych krajach wschodniego bloku. The Guardian w wydaniu z dnia 30 czerwca donosi o liście otwartym polskich intelektualistów wystosowanym do Sejmu, dziennika Życie Warszawy oraz biskupów Kościoła katolickiego, w którym pisarze, księża i znane osobistości apelują o poszerzenie zakresu wolności, widząc w tym jedyną drogę zapobieżenia groźnym wybuchom, jakimi były strajki i rozruchy robotnicze w dniu 25 czerwca. List w imieniu 59 intelektualistów podpisany został m.in. przez Stefana Kisielewskiego, Stanisława Małkowskiego, Władysława Siłę-Nowickiego, Jana Zieję, Jakuba Karpińskiego, Jacka Kuronia i Józefa Rybickiego. I w artykule również zamieszczonym w Guardianie, też autorstwa już cytowanej wcześniej Helly Peak, to się działo już 15 lipca, w artykule tym pisząc o ostatnim posiedzeniu Biura Politycznego PZPR, na którym zdecydowano o zamrożeniu cen na okres co najmniej jednego roku, zauważa autorka, że Polska znalazła się w takich jakby kleszczach. Z jednej strony ekonomiści wiedzą, że kraj potrzebuje znacznie bardziej radykalnych ekonomicznie zmian niż podwyżka cen mięsa, a z drugiej obawa i strach przed protestami robotników zniechęca polityków do podejmowania takich działań. Pozostaje zatem nakłanianie rolników do zwiększenia produkcji mięsa, a konsumentów do zmniejszenia spożycia. Ponieważ Polska potrzebuje pieniędzy z eksportu szynki na zakup ziarna i chleb na paszę, nie wspominając o zachodniej technologii, od której polski przemysł jest zależny. Autorka tekstu przytacza opinię polskich ekonomistów, że niemożliwa w Polsce jest stopniowa i zapowiadana podwyżka ceny, jak to ma miejsce na Węgrzech. Ponieważ rolnictwo na Węgrzech jest w większości kontrolowane przez państwo, a w Polsce rolników będących właścicielami ziemi nie jest tak łatwo nadzorować. Dziennikarka również dodaje, że Gierek nie może liczyć na zwiększone dostawy żywności, ropy i innych surowców mineralnych po niższych cenach od Związku Radzieckiego, a Zachód jest coraz bardziej niechętny przy zdawaniu kolejnych kredytów w Polsce. W czerwcu odczuł siłę robotników, którzy ewidentnie nie zaakceptowali nagłego wzrostu kosztów życia. Sekretarz partii w związku z tym, pisząc o Gierku, mówiąc o Gierku, Hella Pik pisze, że znajduje się w politycznym i ekonomicznym uścisku.
z którego nie ma łatwego wyjścia. A na końcu tego artykułu autorka wspomina o nowych uregulowaniach dotyczących turystów. Otóż polscy turyści wyjeżdżający za granicę mogą teraz zabrać ze sobą 2 kg mięsa lub wyrobów mięsnych, nie polscy turyści, tylko ilość potrzebną do powrotu do domu. W tygodniku The Economist z 3 lipca tygodnik ten przyznał, że w ciągu minionych 10 lat Zachód postępował tak, jak gdyby klucz do zmiany w Europie Wschodniej leżał wyłącznie w Moskwie, u Breżniewa na Kremlu, jak gdyby bez błogosławieństwa rządu sowieckiego nie można było niczego uczynić dla poprawy losu Polaków i innych narodów tego rejonu. A polityka taka, pisze ten tygodnik, nie jest już wskazana. I The Economist doradza demokracjom zachodnim, by w swojej polityce wschodniej orientowały się nie na Związek Sowiecki, lecz na mniejsze kraje Europy Wschodniej. I zdaniem tego tygodnika morał wydarzeń w Polsce jest następujący. Partie komunistyczne Europy Wschodniej winny zmienić swe metody, przyjąć zasady pluralizmu, porzucić leninowską koncepcję wszechpotężnej partii. I tutaj cytat. Powstanie w Polsce w roku 70 oznaczało punkt zwrotny w historii Europy Wschodniej, a obecne zwycięstwo robotników polskich było też być może również takim punktem zwrotnym. I ten sam tygodnik 31 lipca, pisząc o spotkaniu przywódców państw komunistycznych w Berlinie, po których powstała nadzieja, że zachodni komuniści mogą nalegać na wschodnich komunistów, aby więcej demokracji i wolności było w ich codziennej praktyce. I jako przykład takiego postępowania podaje list Berlinguera do pierwszego sekretarza partii Gierka, w którym lider włoskich komunistów wyraża niezadowolenie z faktu uniemożliwienia zachodnim korespondentom obserwacji procesów w Warszawie i w Radomiu. Berlinguer prosi również, prosi o umiarkowanie i łagodność w traktowaniu robotników przed sądem. Tygodnik zwraca uwagę, że list włoskiego komunisty został zainspirowany przez otwarty list Jacka Kuronia, którym prosił Berlinguera o pomoc sądzonym robotnikom. I króciutko o tych echach wydarzeń w prasie amerykańskiej. W The Washington Post, przekazał informację o wycofaniu się z podwyżki cen. Pojawiły się już w sobotę. Te informacje pojawiły się już w sobotę 26 czerwca. W komentarzu do tych wydarzeń dziennik zauważa, że w roku 71 Związek Radziecki pomógł Gierkowi poprzez pomoc i kredyty utrzymać ceny żywności na niezmienionym poziomie. A obecnie w sytuacji, gdy polski rynek związany jest bardziej z rynkiem zachodnioeuropejskim, pomoc ze strony Kremla miałaby efekt zupełnie marginalny. Dodatkowo Związek Radziecki wskazywał ostatnio, że Polska zbyt dużą uwagę poświęca potrzebom wewnętrznym, a niewystarczającą rozwojowi ekonomicznego programu budującego wspólny rynek krajów wschodniego bloku. I przypomina również wypowiedzi Edwarda Gierka z grudniowego zjazdu partii, w których dawał do zrozumienia, że w następnym roku rząd przeprowadzi analizę struktury cen na podstawowe produkty żywnościowe, a nowe propozycje będą przedstawione po konsultacjach z klasą robotniczą. I w następnych dniach oczywiście też korespondenci donoszą o organizowanych wiecach poparcia dla Gierka oraz o rozpoczynającym się spotkaniu liderów partii komunistycznych w Berlinie Wschodnim. Ale w kontekście tego ostatniego wydarzenia w prasie amerykańskiej pojawiła się taka oto informacja, czy zachodni korespondenci w Moskwie zauważyli, że normalnie Breżniew, który jak ognia unikał samolotów, tym razem nie pojechał do Berlina Wschodniego jak zawsze pociągiem, tylko poleciał samolotem. I natychmiast wyjaśnili przyczynę tego dziwnego ustępstwa od starych przyzwyczajeń, że strach przed robotnikami na liniach kolejowych w Polsce okazał się silniejszy, większy od obawy podróży samolotem. W tym samym wydaniu z The Washington Post z 30 czerwca ukazał się interesujący artykuł Petera Osnoza. Polskie miasto jest symbolem zamieszek. W korespondencji z Radomia autor wskazuje, że splądrowany budynek Komitetu Partii stał się symbolem robotniczego gniewu, który wybuchł w piątek 25 czerwca i zmusił rządzących do wycofania się z ogłoszonych dzień wcześniej podwyżek cen. I Radom, jak pisze autor, jest typowym przemysłowym miastem liczącym około 180 tysięcy mieszkańców, dla których głównymi miejscami zatrudnienia są liczne zakłady przemysłu metalowego i skórzanego. I chociaż miasto oddalone jest zaledwie 100 km od Warszawy, to wyczuwa się w nim taką inną atmosferę, bardziej prowincjonalną.
Korespondent opisuje również rozmowę z młodym oficerem Służb Bezpieczeństwa w Komendzie Milicji w Radomiu podczas zatrzymania go w celu kontroli dokumentów. Oficer, komentując wydarzenia z piątku, powiedział, że młodzi ludzie naoglądali się zbyt wiele amerykańskich filmów i próbowali przenieść zaobserwowane wzorce na ulice naszego miasta. Bardzo proszę zbliżać się do końca. Tak, oficer był przekonany, że aresztowanych ludzi władza wypuści na wolność po kilku dniach aresztu. Korespondent podkreśla, że Radom był najwyraźniej oszołomiony tym, co się stało. Zaskoczony mocnym potępieniem na wiecach w całym kraju, przestraszony, że takie wypadki mogłyby się powtórzyć. I na koniec korespondent przytacza wypowiedź młodej dziewczyny, która podsumowała to, co wydarzyło się w mieście. Ta dziewczyna powiedziała, że to był dopiero początek. Proszę Państwa, więc z braku czasu ja oczywiście już nie powiem o innych echach w tygodnikach, czy prasie amerykańskiej, czy też niemieckiej. Może to w tej prezentacji tu część było dostępnych i widocznych. Natomiast dwa dosłownie słowa, jeżeli można, panie przewodniczący. Dwa. Tak? Dobrze. Nie, chciałbym tylko przytoczyć, bo również to się odbijało echem w prasie polonijnej na Zachodzie i tak było szeroko komentowane i bardzo, bardzo szeroko. To pisał o tym londyński dziennik i dziennik żołnierza, czy też chicagowski dziennik związkowy. I może bym przytoczył tylko fragment z artykułu Piotra Mazura, czerwiec 76, pierwsze wnioski, który ukazał się w dniu 3 lipca w dzienniku polskim. Rzecz w tym, że w PRL, jak zresztą w każdym kraju komunistycznym, nie istnieje żadna możliwość autentycznego konsultowania czegokolwiek z masami. Ponieważ od dawna nie ma żadnej autentycznej organizacji reprezentującej interesy ludzi pracy, pozbawionych przy tym dostępu do wolnej prasy i innych środków masowego przekazu. Jeżeli zgodzimy się, że podwyżka cen, nie wchodzę obecnie wcale nieobojętne pytanie, czy właśnie w takiej wysokości, w takich proporcjach była koniecznością podyktowaną przez obiektywną sytuację ekonomiczną, zostałaby ona zapewne zaakceptowana, choć może zmieniona przez związki zawodowe, gdyby takie związki rzeczywiście istniały i cieszyły się zaufaniem robotników. A więc i tu zemściła się prawidłowość komunistycznego reżimu, który przekształcając ruch związkowy w transmisję poleceń partyjnych, pozbawił się partnera, przy którego pomocy można byłoby wytłumaczyć ludziom pracy konieczność pewnych, nawet niepopularnych pociągnięć. I tak już zupełnie, panie przewodniczący, na koniec fraszka, która jest takim żartobliwym, poetyckim komentarzem, która ukazała się w Dzienniku Polskim w dniu 10 lipca. I fraszka następująca. Stanąć w kolejce? O nie, dobrodzieje. Ursus dał przykład. Stanęły koleje. I specjalistom od tej polskiej drogi Ursus dał lekcję. Wziął byka za rogi. Dziękuję Państwu. Bardzo, bardzo dziękuję, choć nie mogę podziękować za dyscyplinę czasową, bo było to jednak znacząco więcej niż dwa słowa. Niemniej dziękuję za ten przegląd prasy sprzed lat, z czerwca i lipca 76 roku. Skądinąd ciekawe, czy rzeczywiście Leonid Breżniew zrezygnował z podróży pociągiem na rzecz samolotu, bo obawiał się, że jego pociąg może stanąć pod Ursusem. Dziękuję. Jako następnego proszę o zabranie głosu pana doktora Krzysztofa Busse, który jest historykiem i politologiem, absolwentem KUL-u, autorem książki o Stowarzyszeniu Pax. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. W pierwszym rzędzie chciałem podziękować za możliwość wystąpienia tutaj przed Państwem, a poza tym no, chciałbym powiedzieć, że 20 minut to jest bardzo mało, więc siłą rzeczy trzeba się skupić na wybranych zagadnieniach. Chciałbym się skupić na jego prezentacji na dwóch poziomach. Pierwszy to wymiar lokalny, czyli odbiór tego, co wydarzyło się 25 czerwca w Radomiu przez działaczy Stowarzyszenia Pax w samym Radomiu i kontekst ogólnopolski, czyli jaki był stosunek do tego protestu władz naczelnych Stowarzyszenia Pax. Konieczne, proszę Państwa, jest poczynienie ważnego zastrzeżenia. Otóż użyte w tytule sformułowanie wydarzenia radomskie zastosowałem celowo jako powszechnie wówczas używane. Taki zabieg propagandowy miał oczywiście ukryć to, do czego kraju wrzodzonego oficjalnie przez robotników i chłopów nie powinno dojść, czyli do
protestu, rewolty, buntu, a nade wszystko strajku. W mojej ocenie najwłaściwszym określeniem tego, co wydarzyło się w Radomiu, jest zwrot lotniczy protest i nim będę się wymiennie posługiwał. W pierwszym rzędzie chciałem kilka słów poświęcić Stowarzyszeniu PAX, temu niewątpliwie interesującemu przedsięwzięciu na politycznej mapie historii Polski powojennej i jego strukturach w Radomiu. Zaczęły one powstawać na początku lat 50. ubiegłego wieku, a formalnym początkiem istnienia Stowarzyszenia PAX, można uznać za to wydarzenie, konferencję duchownych i świeckich działaczy katolickich ziemi sandomierskiej, która odbyła się w Radomiu 1 lipca 1954 roku. Później powstał w Radomiu oddział redakcji Słowa Powszechnego i na jego bazie w 1961 roku powstały formalnie pierwsze struktury Stowarzyszenia PAX w Radomiu i w Kozienicach, podporządkowane oddziałowi wojewódzkiemu w Kielcach. W następstwie reformy administracyjnej z 1975 roku powstał oddział wojewódzki Stowarzyszenia, który oprócz Radomia i Kielc, Radomia i Kozienic miał jeszcze jeden oddział w Przysusze. Łącznie do PAX-u należało około 400 członków i kandydatów, z czego połowa to mieszkańcy Radomia. I nie można również zapomnieć o funkcjonującym w Skaryszewie zakładzie należącym do koncernu INCO oraz zakładzie pracy nakładczej w Białobrzegach, które łącznie zatrudniały kilkaset osób. O przebiegu protestu nie będę z oczywistych względów mówił, natomiast warto zwrócić, proszę Państwa, uwagę na fakt, że dokonując oceny wydarzeń rozgrywających się na radomskich ulicach, członkowie PAX-u mieli taką samą wiedzę, jaką pozostali mieszkańcy miasta. Była ona, można powiedzieć, wypadkową poczynionych obserwacji, domysłów, pogłosek, plotek, informacji zdobytych z zakładów pracy, w których członkowie PAX pracowali. I mając to na uwadze, postaram się przedstawić ten odbiór radomskiego protestu, korzystając na tym poziomie lokalnym, posiłkując się dwoma dokumentami. Pierwszy z nich to powstały kilka dni, dokładnie trudno powiedzieć kiedy, po 25 czerwca dokument, informacja dla przewodniczącego PAX Bolesława Piaseckiego. Jak w tym dokumencie zdiagnozowano przyczyny protestu? Przede wszystkim podejrzewano, że Komitet Wojewódzki PZPR został zdezinformowany co do sytuacji w radomskich zakładach pracy. Wskazano również na niezadowolenie robotników z zakładów metalowych, na wprowadzono od 1 czerwca wprowadzone nowe normy pracy, które powszechnie były odbierane jako pseudopodwyżki i niekorzystne dla załogi. Poza tym oburzenie wielu osób wywołała forma ogłoszenia podwyżek w wystąpieniu telewizyjnym. No i konsultacje w zakładach pracy, w których brali udział tylko nieliczni, jak wówczas mówiono, wybrani. Poza tym pojawiło się też wiele obszarów, które od kilku tygodni gdzieś tam w rozmowach były poruszane. Więc wskazywano na wprowadzanie utajonych podwyżek, poza tym brak rzetelnej informacji o trudnej sytuacji w kraju. Skarżono się na długie, wynoszące ponad 10 lat wyczekiwanie na mieszkanie, brak informacji, co podrożeje, bo te informacje o tym, że podwyżka będzie wprowadzona, one już od wielu miesięcy były rzeczą powszechnie wiadomo. Przypuszczano, że pewnie nie tylko mięso podrożeje, ale będzie to gaz, prąd, czynsze, mieszkania spółdzielcze i tak dalej. No i wątpiono oczywiście w sens tych podwyżek, bo pojawiały się głosy, że nie dość, że mięso i wędliny podrożeją, to i tak
ich w sklepach nie będzie. Druga część dokumentu obejmuje przebieg wydarzeń, który z grubsza odpowiada rozwojowi wypadków. Co jednak ciekawe, sugeruje się w tym dokumencie, że za przebiegiem manifestacji stały zorganizowane grupy zajmujące się organizacją ruchu, budową barykad, nawoływaniem do protestu, a w ocenie paksowców współdziałały te grupy ze sobą, gdyż mieli między nimi poruszać się łącznicy na rowerach, jak to sformułowano. Opisywano również postawy radomian, którzy bronili sklepów, na przykład na osiedlu Piętnastolecia, przepędzali, jak to określano, wyrostków, polewali ich gorącą wodą, a w zakładach pracy tworzone były grupy samoobrony. A także, co chciałbym podkreślić, we własnych domach przechowywali mienie państwowe. Trzeba też zwrócić uwagę na szczególnie ważny wątek, który pojawił się w tym dokumencie. W jednym miejscu podkreślono, że specjalne grupy, tu cytat, wybijały szyby w oknach sklepowych bez rabowania. Nieco dalej zaś zaznaczono, że milicja nie interweniowała, gdy na jej oczach wynoszono alkohol ze sklepów i nie wzmacniała tej części społeczeństwa, która, też cytuję, z narażeniem życia broniła własności społecznej. I za chwilę do tego wątku jeszcze wrócę. Niemal w tym samym czasie, 29 czerwca, powstał drugi dokument, także przeznaczony dla Bolesława Piaseckiego. Szef oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Radomiu, Tadeusz Purtak, relacjonował tam przebieg bardzo nieprzyjemnej w swojej treści rozmowy z przedstawicielką Wydziału Administracyjnego KCPZPR, którą to rozmowę odbył w Wydziale do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Choć nie podał nazwiska tej rozmówczyni, to bez wątpienia można stwierdzić, że była to Józefa Siemaszkiewicz, nie tylko działaczka partyjna, ale i wieloletnia funkcjonariuszka Służby Bezpieczeństwa. Rozmowa dotyczyła kilku zagadnień. Józefa Siemaszkiewicz żądała na przykład, aby paksowcy podali nazwiska księży oraz opinie, jakie o księża na temat protestu prezentowali, a te rozmowy tuż po proteście prowadzone były przez jednego z działaczy Stowarzyszenia PAX. Ale tych opinii na skutek odmowy nie uzyskała, ani nazwisk, ani opinii. I zapewne czytała również ten pierwszy ze wspomnianych przeze mnie dokumentów, gdyż stwierdziła, że zawiera on szereg kłamstw dotyczących m.in. rozeznania sytuacji w zakładach pracy. Bo jak stwierdziła, przecież od rana toczyły się konsultacje i nic nie zapowiadało protestu. I w tym momencie chciałbym wrócić, proszę Państwa, do sygnalizowanej przeze mnie już sprawy demolowania sklepów. W omawianej wcześniej informacji dla Piaseckiego i w drugim dokumencie nigdzie nie padło słowo prowodyr albo prowokator. Natomiast w wypowiedzi Józefy Siemaszkiewicz pojawiło się stwierdzenie, że tutaj cytuję, prowokatorów nie było, a nieco później stwierdziła, żeby nie ferować wyroków, że prowokatorzy, mówić o tym bardzo spokojnie. Stwierdziła, odnosząc się do działań milicji, że ona nie uderzyła, cytuję, reagowała późno, dlatego tylko, że czekano, że było zaufanie do społeczeństwa. I myślę, że można postawić taką tezę albo wyrazić takie przypuszczenie, że powyższe uwagi mogą sugerować, że od pewnego momentu rozwoju wypadków wszystko to, co działo się w Radomiu, nie było przypadkowe. Za profesora Meisslerem chciałbym zaznaczyć, że doszukiwanie się genezy czerwcowego protestu w walce wewnętrznej w PZPR wymierzonej w Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza należy uznać raczej za fantastyczną. Natomiast ten sprzeciw eminentnej działaczki PZPR przeciwko używaniu słowa prowokatorzy może być przesłanką zdającą się potwierdzać powyższą tezę o przejęciu przez władzę kontroli nad biegiem wydarzeń. Wszak obecność wśród protestujących funkcjonariuszy SB i MO, a także samej Józefy Siemaszkiewicz dawała członkom sztabu w Komendzie Wojewódzkiej doskonałe rozeznanie i ocenę kolejnych etapów rewolty,
oraz rozpoznanie wśród demonstrantów osób mających kłopoty z prawem. Dlatego, jak sugerowano, pojawienie się we właściwym momencie osób rozpoczynających proces demolowania sklepów i nie wchodzących do środka doprowadziło do niekontrolowanego już procesu. A władza zyskiwała wygodne narzędzie do wyjaśnienia przyczyn konfliktu, a także podstawę do ukarania winnych. Wszak Józefa Siemaszkiewicz przyznała, cytuję, robotnicy nie niszczyli sklepów, nie demolowali. Szanowni Państwo, chciałbym również powiedzieć o jeszcze jednym wydarzeniu odnoszącym się do PAX w kontekście lokalnym, które, jak można przypuszczać, stało się obiektem propagandowej manipulacji. Otóż też 29 czerwca w oddziale wojewódzkim Stowarzyszenia PAX w Radomiu odbyło się zebranie, w którym uczestniczył Ryszard Trajów, wówczas wiceprzewodniczący Zarządu Głównego. Według gazety Słowo Ludu uczestnicy dyskusji mieli, tu cytuję, wyrazić słowa dezaprobaty dla piątkowych wypadków oraz skierowali do Edwarda Gierka list, w którym wyrażają solidarność i poparcie dla programu rozwoju kraju. O tym samym spotkaniu kilka dni później informowało paksowskie Słowo Powszechne, ale nie wspomniano tam o potępianiu kogokolwiek. Ja, proszę Państwa, odnalazłem również zapis dyskusji, która odbyła się na tym zebraniu z 29 czerwca, ale w żadnym miejscu nie było tam wzmianki o słowach potępienia. Nie pamiętali tego faktu również działacze PAX, uczestniczący w tym zebraniu, z którymi rozmawiałem. Natomiast w zapisie dyskusji znajduje się kilka innych ciekawych spostrzeżeń wyrażonych przez uczestników, których w relacjach prasowych nie znajdziemy. Zwrócono między innymi uwagę na niesamowitą bierność działaczy PZPR w rozładowywaniu sytuacji w zakładach pracy i na ulicach miasta. Funkcjonariuszom milicji zarzucono, że nie zrobili nic, by zapobiec aktom wandalizmu. Poza tym wymieniono godzinę 16 jako ważną cenzurę. Wówczas intensywnie zaczął się według tego dokumentu palić gmach KWPZPR i w tym samym czasie, jak zauważono, na ulicach pojawiła się kilkuosobowa grupa mężczyzn wybijająca szyby wystawowe w kolejnych sklepach, do tej pory, jak stwierdzono, całkowicie bezpiecznych. Tyle o wymiarze lokalnym, natomiast o wymiarze ogólnopolskim. Obok wspomnianych dokumentów, rozmów z działaczami PAK z Radomia, obserwacji poczynionych na miejscu przez Ryszarda Rajfa, dość szybko wyrobiono sobie własny pogląd na te wydarzenia oraz wyciągnięto wnioski na przyszłość, można tak to powiedzieć. O radomskim proteście dyskutowano w centrali Stowarzyszenia PAX dwukrotnie, 6 i 13 lipca. Pierwsze z tych spotkań to narada przewodniczących oddziałów wojewódzkich. I w protokole z tego posiedzenia znalazłem takie zapisy, tutaj cytuję, że kierownictwo polityczne państwa stoi przed trzema koniecznościami. Wyjść z podwyżki cen, czyli przeprowadzić tę operację bez zakłóceń, nawiązać dialog ze społeczeństwem, i po trzecie doprowadzić do uspokojenia sytuacji w kraju i wyciszenia nastrojów negatywnych, to jest wyważyć, kiedy zaprzestać potępienia ekscesów i rozpocząć propagandę pozytywną. Poza tym uczestnicy tego zebrania podkreślali, że w całej Polsce powszechnie wyrażano niezadowolenie społeczne z powodu podwyżki cen. Uczestnicy dowiedzieli się, że środowisko paksowskie w Radomiu jest bardzo krytycznie nastawione do działań władz i utożsamia się z wieloma opiniami wyrażanymi przez mieszkańców Radomia. Przede wszystkim uważano, że winni są przedstawiciele KWPZPR w Radomiu, bo gdyby inna była ich postawa, jak argumentowano, to do żadnych wypadków by nie doszło. Źle oceniano zwalnianie z pracy ludzi uczestniczących w proteście, co było odbierane jako działanie władz partyjnych i państwowych przypominających dolewanie przysłowiowe oliwy do ognia. Pociągnięcia te powodowały wzrastający ferment i poczucie wrogości wobec ustroju.
Paksowcy w centrali podkreślali, że o ile represje wobec chuliganów miały być społecznie akceptowane, o tyle w odniesieniu do zwalnianych robotników krążyło wiele negatywnych opinii, zwłaszcza w kontekście stosowania niewspółmiernie surowej kary w stosunku do winy za udział w przerwach w pracy. Oceniano, że działania takie będą szkodliwe politycznie, a zwolnienia na pewno nie zdyscyplinują społeczeństwa, a mogą, no cytuję, wytworzyć mity wokół ludzi zwolnionych. Podczas posiedzenia zarządu głównego PAKS 13 lipca 1976 roku podkreślano, że represje wobec robotników, zwalniania i aresztowania skutkują nobilitowaniem tych ludzi w opinii społecznej, zmaganiem się chęci rewanżu, a w konsekwencji zaciętości i uporu robotników. Jako przykład wskazywano pracownika zakładu INKO ze Skaryszewa, który został zatrzymany i w pomieszczeniu MO pobity, a tu cytuję, obecnie zwolniony, wszystkim demonstruje swoje posiniaczone plecy. Wspomniałem o koniecznym, zdaniem działaczy PAKS, nawiązaniu przez PZPR dialogiem ze społeczeństwem, aby przyjmowało ono rację władzy, jak argumentowano, i aktywnie angażowało się w pracę. Efektem tego byłoby wydobycie ludzi z bierności i wykazanie, że udzielając poparcia Edwardowi Gierkowi, mogą wpływać na politykę i decyzje władz. A władze muszą znaleźć proporcje między uleganiem naciskowi opinii społecznej, a konsekwentnie realizowaną własną linią polityczną. Podczas wspomnianego posiedzenia 13 lipca 1976 roku zarząd PAKS sprecyzował swój pogląd na metody prowadzenia konsultacji społecznych. Jego zdaniem nie mogą one mieć formy masowej, bo ona jest właściwie niemożliwa do przeprowadzenia, co pokazywano na przykładzie Szwajcarii. Natomiast konsultacje te winny być realizowane poprzez organy przedstawicielskie, czyli Rady Narodowe szczebla miejskiego i wojewódzkiego, które liczyły przecież kilkaset tysięcy osób. Proszę o zmierzanie do konkluzji. Dobrze. Bolesław Piasecki, oceniając wówczas wypadki radomskie, jak pisze jeden z ówczesnych działaczy o sympatiach opozycyjnych, Ryszard Skwarski, wahał się z ich polityczną ocenią, ale cytuję, podkreślał, że publicystyka paksowska postawiła akcent na doniosłość sprzeciwu klasy robotniczej, a nie chuligaństwo. Stwierdził też, że autorytet Gierka nie potrzebuje obrony ze strony PAKS-a, nikogokolwiek innego. I wtedy również to jest jakby przyczynek do funkcjonowania czy chęci odgrywania znaczącej roli przez Stowarzyszenie PAKS w całym okresie swojego istnienia w latach PRL. Bolesław Piasecki próbował wykorzystać to, co się wydarzyło 25 czerwca, aby pozycja Stowarzyszenia PAKS była bardziej znacząca. Mówił o konieczności stworzenia systemu dwupartyjnego w Polsce. Twierdził, że jednym rozwiązaniem to jest stworzenie jednej partii, ale o dwóch alternatywnych programach społeczno-ekonomicznych poddanych pod dyskusję, albo utworzenia dwóch partii socjalistycznych i dwóch programów społeczno-gospodarczych. Poza tym Piasecki wracał do tej idei konsultacji społecznych. I króciutko powiem, że stwierdził tak, że po pierwsze projekt przeznaczony pod dyskusję będzie zawierał komunikatywne, społecznie pełne, na prawdziwych przesłankach oparte uzasadnienie. Po drugie, że program będzie przewidziany, że w programie będzie przewidziany niezbędny czas na konsultacje i ten czas musi być różny dla różnych konsultowanych projektów. Po trzecie, konsultacje wymagają fizycznego miejsca, w którym można spotkać się i dyskutować, i po czwarte wymagają przygotowanej o dużym poziomie kadry, zarówno prelegenckiej, publicystycznej dla wszelkich środków masowego przekazu, jak i kadry działaczy, którzy mogą być zdolni do wszechstronnego argumentowania i toczenia dyskusji. Bardzo proszę o zmierzanie do końca. Okej.
ponieważ już z tego czasu rzeczywiście mam niedużo. Wcale. To za konkluzję tylko niech mi posłuży jeden cytat. Postawiono sobie pytanie, czy te chuligańskie wybryki powinny być powodem, aby cofnąć decyzję o podwyżce. Podkreślano, że podwyżkę przygotowywano przez półtora roku, a odwołano ją w wyniku wydarzeń jednego dnia. I brzmiała ona według paksowców następująco. Jest to przyznanie się do błędu. Nie można nazwać 200-tysięcznego miasta Radomia miastem chuliganów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za wystąpienie, w tym zwrócenie uwagi na znaki zapytania związane z historią czerwca. Obecność Józefy Siemaszkiewicz jako przedstawiciela Komitetu Centralnego w tych dniach i obraz, jaki mieli działacze PAKS-u. I wreszcie zapraszam do mikrofonu księdza doktora Szczepana Kowalika, biografa księdza Romana Kotlarza, autora książki o konflikcie w parafii w Wierzbicy w latach 80. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, 25 czerwca 1976 roku wśród protestujących robotników w Radomiu pojawił się jeden ksiądz. To znaczy o jednym na pewno wiemy. Był to ksiądz Roman Kotlarz, proboszcz podradomskiej parafii Pelagów sąsiadującej z przemysłową dzielnicą Radomia z Podkanowem. I ta jego obecność nakręciła całą spiralę wydarzeń, która sprawiła, że ksiądz Roman Kotlarz przeszedł do historii, znalazł się w książkach i w podręcznikach. W innym przypadku byłoby to na pewno utrudnione, mimo że ten duchowny, 48-letni wówczas, wyróżniał się gorliwością, żarliwością duszpasterską. Ale właśnie te dramatyczne wydarzenia, które nastąpiły potem, sprawiły, że przeszedł do historii. O tej jego obecności 25 czerwca w Radomiu wiemy stosunkowo niedużo. Jest tylko jedna relacja potwierdzająca jego obecność od osoby postronnej i są jego listy do prymasa Stefana Wyszyńskiego, w których się do tego przyznaje. Są jego kazania z późniejszych niedziel. Jest kilka notatek SB i poza tym niewiele. Nie ma ani jednej fotografii, która by pokazywała kapłana wśród protestujących robotników. Pewnie dlatego, że jego obecność wśród protestujących miała miejsce w pierwszej fazie protestu, kiedy jeszcze tych funkcjonariuszy operacyjnych z aparatami wśród robotników i w okolicach było niewielu. Z wydarzeń czerwcowych zachowało się sporo fotografii, ale to głównie z tej ostatniej, najbardziej dramatycznej części protestu. Będzie więc zdjęcie, jak ktoś niesie pluszowego misia, jak ktoś niesie dywan, jak ktoś oddaje mocz. To były takie zdjęcia, no, celowo akurat takie sytuacje były fotografowane. Nie będzie zdjęcia pokazującego księdza Romana Kotlarza wśród protestujących robotników. 25 czerwca pojawił się trochę przypadkiem, to znaczy miał taki zwyczaj. Przyjeżdżał, miał wykupiony abonament na obiady w stołówce, którą prowadziły siostry zakonne przy parafii świętego Jana Chrzciciela w Radomiu. Więc był to rodzaj rytuału, był codziennie. Ale to, że trafił na protestujących robotników, był to już czysty przypadek. Spotkał ich w okolicach kościoła Świętej Trójcy. Byli wśród tych robotników jego parafianie. Zaczęli go nawoływać, aby się do nich przyłączył. I przyłączył się, a następnie pobłogosławił ich ze stopni kościoła Świętej Trójcy. Stwierdzono później, że to błogosławieństwo, to kuria stwierdziła, broniąc księdza Kotlarza przed konsekwencjami, że to błogosławieństwo było pewnego rodzaju wyzwoleniem się od protestujących robotników. Natomiast sam ksiądz Kotlarz twierdził, że uczestniczył w tym wydarzeniu świadomie i dobrowolnie. Nie wiemy, co się wydarzyło, działo z księdzem Kotlarzem od popołudnia 25 czerwca do 11 lipca. Nie wiemy. Wydaje się, że wrócił do Pelagowa tuż po obiedzie, więc nie był świadkiem tej najbardziej dramatycznej części protestu. Po drodze jest jeszcze dwie niedziele, 27 czerwca i 4 lipca. Też nie wiemy, nie mamy żadnych informacji na ten temat, co się z księdzem Kotlarzem działo.
nie ma zapisów jego kazań z tego czasu. Natomiast 11 lipca w kościele w Pelagowie pojawili się już funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa z magnetofonami i nagrali dwa kazania księdza Romana Kotlarza z godziny 9.30 i z godziny 11.00. Przez długie lata nie znaliśmy stenogramów tych kazań. Odnalazł je dopiero kilka lat temu dr Paweł Sasanka. W tych kazaniach ksiądz Kotlarz przyznał się do uczestnictwa w proteście robotniczym i solidaryzował się z robotnikami, a nawet zwracał uwagę, miał świadomość tego, że może być podsłuchiwany, dlatego że zwrócił się bezpośrednio w tych kazaniach do tych, którzy go podsłuchują. A jeżeli w tej chwili jest tu ktoś, aby podsłuchiwać księdza, to pomódlmy się o rozum, o tchnienie w jego serce. Jeszcze tego samego dnia major Ryszard Rypiński, naczelnik Wydziału 4 Służby Bezpieczeństwa z Radomia, wysłał szyfrogramem informacje na temat tego kazania do Departamentu 4 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A następnego dnia trafiły do Warszawy dwa stenogramy kazań księdza Kotlarza, te, które się właśnie zachowały. Później z Radomia do Warszawy został wysłany jeszcze szyfrowany meldunek zawierający charakterystykę księdza Romana Kotlarza, w której została przedstawiona jego działalność antypaństwowa, tak ją nazywano, od 1958 roku. I to jest bardzo ważny dokument, dlatego że przez całe lata byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa z Radomia twierdzili, że ksiądz Roman Kotlarz nie znajdował się w sferze zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Nawet kiedyś ukazywały się takie dementi w takiej gazecie wydawanej w Radomiu Ziemia Radomska, po tym jak dziennikarze radomscy zaczęli się interesować sprawą księdza Romana Kotlarza w początku lat 90. A ten dokument jednoznacznie wskazuje, że ksiądz Kotlarz znajdował się w kręgu zainteresowania Służby Bezpieczeństwa już od początku swojej działalności duszpasterskiej. W tej charakterystyce jest kilka ciekawych informacji. Poza tym, co już wiemy także z innych źródeł, jest także taka informacja o tym, że, cytuję, nakłaniał żony członków partii, by zmuszały swych mężów do wystąpienia z PZPR oraz że z negatywnej pozycji ocenia wydarzenia w Czechosłowacji w 68 roku oraz wypadki grudniowe w 70 roku na Wybrzeżu. Już następnego dnia po tym kazaniu, 12 czerwca 1976 roku o godzinie 19.45 ksiądz Kotlarz został wezwany do prokuratury wojewódzkiej w Radomiu na rozmowę z przybyłym specjalnie z Warszawy, zastępcą dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej w Warszawie, doktorem Zbigniewem Młynarczykiem. Tam próbowano księdza Kotlarza zastraszyć odpowiednio surowymi środkami karnymi, które miały wobec niego być zastosowane, gdyby nie zaprzestał swojej działalności kaznodziejskiej. I zachowała się z tej rozmowy notatka, którą sporządził dr Młynarczyk i przekazał ją do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bardzo ciekawa notatka, bo oddaje treść tego, co powiedział właśnie ów rozmówca księdzu Kotlarzowi. Nawiązując do treści kazań, zwróciłem uwagę, że ich treść jest pochwalaniem tych ekscesów, jest prymitywnym żerowaniem na uczuciach niektórych grup wierzących, większości ludzi uczciwych, którzy w ten sposób zostali niejako zidentyfikowani z grupami chuliganów, awanturników i pasożytów społecznych. Wyjaśniłem przy tym księdzu Kotlarzowi, że tego rodzaju zachowanie nie tylko nie ma nic wspólnego z powołaniem duszpasterskim, lecz stanowi poważne przestępstwo zagrożone surową karą pozbawienia wolności. Dodałem, że ksiądz, który nie dostrzega różnicy pomiędzy rzeczową dyskusją społeczeństwa, a zwykłymi burdami, wandalizmem, bezmyślnym niszczeniem mienia społecznego, dokonywanych w większości przez ludzi nietrzeźwych i wielokrotnie karanych, to taki ksiądz wystawia sobie świadectwo głębokiej aspołeczności, a w konsekwencji traci autorytet jako duchowny. Jeszcze wiele innych ciekawych słów, ale to jest może nie tyle ważne, co to, co jest w lewym górnym rogu tej notatki. Bo oto w lewym górnym rogu tej notatki znajduje się adnotacja, którą sporządzano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Towarzysz pułkownik Zenon Płatek, przesyłam z prośbą o zapoznanie się. Dyrektora generała Konrada Staszewskiego informowałem. Nieczytelna parawka i data 13 lipca. Tu może trzeba wyjaśnić, historykom nie trzeba, ale młodzieży pewnie trzeba, że pułkownik Zenon Płatek był szefem takiej samodzielnej grupy
D, istniejącej w strukturach Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, grupy, która zajmowała się dezintegracją Kościoła katolickiego. Była to grupa niejawna, która nie dokumentowała swoich działań, a zajmowała się także działalnością no całkowicie czasem nielegalną i nawet i przestępczą, a więc nawet i jakimiś rozbojami czy nawet i zabójstwami. Pułkownik Płatek był wtedy szefem tej grupy, a generał Straszewski był wtedy dyrektorem Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a wcześniej założycielem owej złowrogiej samodzielnej grupy D. Ten dokument jest bardzo ważny, bo został przeoczony przez prokuraturę, dlatego że on wskazuje na to, że odpowiedzialnymi za to, co się później wydarzyło, mogli być funkcjonariusze tej właśnie złowrogiej formacji. Ta wizyta doktora Młynarczyka zrobiła wrażenie na funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa z Radomia. Major Ryszard Lipiński, naczelnik Wydziału IV z Radomia, zeznał później w prokuraturze w 1991 roku, że oni byli bardzo zdziwieni, jednocześnie rozbawieni tą sytuacją, że do rozmowy z księdzem, z takim księdzem, przysłano tak wysokiej rangi urzędnika. W naszej ocenie była to sprawa zbyt błaha, aby angażować do niej ludzi tego pokroju. To cytat z zeznania majora Rypińskiego. Tydzień później, po tej niedzieli, czyli 18 lipca, w Pelagowie znowu pojawili się funkcjonariusze z magnetofonami. I znowu nagrano kazania księdza Kotlarza. Nie mamy stenogramów z tych kazań, ale następnego dnia major Ryszard Rypiński zameldował centrali, że ksiądz Kotlarz nie odwołał swoich słów wypowiedzianych w poprzednią niedzielę. I to uruchomiło już całą machinę administracyjną, bo w poniedziałek 19 lipca 1976 roku na polecenie wojewody radomskiego dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Stefan Borkiewicz skierował oficjalną decyzję na podstawie dekretu z 31 grudnia 1956 roku o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych do administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej biskupa Piotra Gołębiowskiego z żądaniem wydania stanowczych zarządzeń w sprawie szkodliwej dla państwa działalności księdza Romana Kotlarza. Z uwagi na charakter wydarzeń z 25 czerwca 1976 roku publiczna wypowiedź księdza Kotlarza, jak pisał dyrektor Borkiewicz, wymaga szczególnie ostrego napiętnowania. 5 sierpnia kuria odpowiedziała. Odpowiedziała w takim duchu, by bronić oczywiście księdza Kotlarza, że jego udział w proteście był przypadkowy i że swoim błogosławieństwem wyzwolił się od protestujących robotników. I te dwa dokumenty, ta decyzja Borkiewicza z 19 lipca i odpowiedź kurii z 5 sierpnia, to są jedyne dwa dokumenty, jakie znajdują się w teczce osobowej księdza Kotlarza prowadzonej przez Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. W Archiwum Państwowym w Radomiu zachowała się cała spuścizna tego wydziału. Są teczki wszystkich księży. I to dość obszerne. Jedynie teczka księdza Kotlarza jest tak szczupła, że zawiera tylko dwa dokumenty. Można stąd wyciągnąć wniosek, że została wcześniej skutecznie wyczyszczona. I na tym kończyły się takie, można powiedzieć, legalne działania, jakie podjęto wobec księdza Kotlarza. Bo to, co działo się równolegle, miało już z działaniami legalnymi, nie miało już nic wspólnego. Wieczorami zaczął przyjeżdżać po plebanie w Pelagowie samochód z nieznanymi osobami. Stanisław Nowiczewski, milicjant pracujący w 76 roku na posterunku Milicji Obywatelskiej w Kowali i nadzorujący teren Pelagowa, zeznał w 1991 roku, że raz w czasie rutynowego patrolu nocnego natknął się właśnie na taki samochód stojący w pobliżu plebanii. W środku znajdowały się cztery osoby, w tym jedna kobieta. Z kolei Mieczysław Gromski, komendant posterunku w Kowali, zeznał przed prokuratorem, że w tym czasie posterunek był odwiedzany kilkakrotnie przez pracowników Wydziału IV SB z Radomia, którzy wypytywali o księdza Kotlarza i o jego wypowiedzi na kazaniach. Świadkiem najścia na plebanię w sierpniu 1976 roku była mieszkanka Pelagowa Krystyna Sancel, która przygotowywała księdzu wieczorem posiłek.
Kobieta odważna dlatego, że zgodziła się na ten temat zeznawać już w 1982 roku. Na się to wyglądało w ten sposób, że podjechał samochód, zapukali mężczyźni, przedstawili się jako koledzy księdza, więc ona ich wpuściła. Weszło trzech mężczyzn, jeden stanął przy niej, a dwóch poszło do pokoju, gdzie znajdował się ksiądz Kotlarz. I ksiądz Kotlarz został natychmiast powalony na ziemię i pobity. Zdołał tylko jeszcze ostrzec tą kobietę, panią Krystynę Stancel, i nakazała jej, żeby uciekała. I zdołała się wyrwać temu mężczyźnie, który stał przy niej, i uciekła. Wiele do powiedzenia na ten temat miał też bratanek księdza Kotlarza, Eugeniusz Kotlarz, który widział ciało swojego wuja po pobiciu i widział także powyrywane zamki w drzwiach na plebanii. W połowie sierpnia 1976 roku ksiądz Kotlarz był już bardzo wyczerpany, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie mógł już utrzymać w ręku szklanki z herbatą. Jedna z parafianek, która go wtedy odwiedziła, Irena Stopnicka, wspomniała, że ksiądz krzyczał, gdy się do niego przyszło: idą, biją, drzwi zamykajcie. I wołał: mamo, mamo. Kuria powiadomiła wtedy sekretariat Episkopatu Polski, który się zainteresował sprawą księdza Kotlarza po liście, który ten wysłał do prymasa Wyszyńskiego, że stan nerwowy księdza Kotlarza budzi litość. 15 sierpnia ksiądz Kotlarz odprawił swoją ostatnią mszę świętą. Przy ołtarzu nagle zasłabł, krzyknął: matko, ratuj, i stracił przytomność. A następnego dnia sam zgłosił się do szpitala w Krychnowicach, gdzie pełni funkcję kapelana, takiego trochę nielegalnego, z rozpoznaniem nerwicy uogólnionej, przewlekłego nieżytu żołądka i zapalenia wątroby. Tu trzeba wyjaśnić, że ksiądz Kotlarz nie był zbyt mocnego zdrowia. On kilkakrotnie wcześniej był hospitalizowany, miał operację resekcji 3/4 żołądka. Tę dokumentację lekarską później Służba Bezpieczeństwa skrupulatnie pozbierała, ponieważ gdy już ksiądz Kotlarz umarł w szpitalu, było to na rękę, by udowodnić naturalny charakter jego zgonu. W karcie choroby odnotowano, że ksiądz przejawia wielkie wyczerpanie psychiczne i nieufność do najbardziej życzliwych rad od najbliższych. Z historii choroby wiadomo, że 17 sierpnia ksiądz chwiał się przy chodzeniu, drżała mu cała twarz i trudno było z nim nawiązać kontakt. W nocy jego stan znacznie się pogorszył. W godzinach między 21 a 23 ksiądz biegał po sali, twierdził, że ktoś wchodzi do jego pokoju, że ktoś go prześladuje. To jest bardzo istotna sprawa i bardzo istotna wskazówka. Ktoś wchodzi do jego pokoju i ktoś go prześladuje. Czy ktoś wchodził do jego pokoju, rzeczywiście go prześladował? Czy ktoś z osób postronnych, nie z lekarzy, był u niego? No, tego nie wiemy. Ponieważ środki uspokajające nie zadziałały, przywiązano go pasami do łóżka. 18 sierpnia około godziny 2:30 nastąpił spadek ciśnienia tętniczego. Ksiądz stracił przytomność. Obecny przy nim kapłan, który przyjechał z parafii świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Tadeusz Ludkowski, udzielił mu namaszczenia i rozgrzeszenia. Około godziny 6:00 nastąpiły gwałtowne wymioty, drgawki oraz wyraźne pocenie się całego ciała. O 7:45 doszło do zapaści. Wiadomo było, że za chwilę nastąpi koniec. I ten moment tak zapamiętała mieszkanka Pelagowej Irena Stopnicka. W środę przyleciała na wieś jedna parafianka i mówi, że ksiądz jest umierający. Poszłam do szpitala, on już tylko jęczał i tracił przytomność. I harczał bardzo, w piersiach mu grało, aż było słychać na korytarzu. Wszedł doktor Chwiećko i mówi: pani Stopnicka, to już koniec. I koniec jego życia był. O godzinie 8:00 ksiądz Roman Kotlarz zmarł. I wtedy na wieść o tym, bo parafia świętego Jana powiadomiła pielęgniarka, która zadzwoniła z aparatu szpitalnego, odkładając słuchawkę, kiedy zapytano ją o jej nazwisko. Wtedy, kiedy się dowiedziała Komenda Wojewódzka, tam był pewien rodzaj konsternacji. Natychmiast postanowiono, i to w najwyższym kręgu decyzyjnym, bo też przy obecności komendanta wojewódzkiego milicji Mariana Mozgawy, o tym, żeby wykonać sekcję zwłok księdza Kotlarza. Oczywiście szło o to, by udowodnić naturalny charakter jego zgonu, by nie było zarzutów, że ta śmierć może mieć jakiś związek z wydarzeniami radomskimi. Sekcję zwłok wykonał młody lekarz, 19 sierpnia, młody lekarz Andrzej Borysowicz.
Ciało miało już wtedy oznaki zmian litycznych, ponieważ ksiądz Kotlarz umierał w gorączce, a gdy umiera się w gorączce, to te oznaki rozkładu następują szybciej niż normalnie. W szpitalnej kostnicy chłodni było tylko 3 miejsca. I nikt nie wie, nikt nie był w stanie zeznać, czy te wszystkie miejsca były wtedy zajęte, czy ciało księdza Kotlarza było w tej chłodni, czy też było na jakiejś dostawce. Nikt tego nie wiedział. W każdym razie, jako przyczynę zgonu Borysowicz po wykonaniu sekcji zwłok przyjął obustronne krwoteczne zapalenie płuc. Na zapalenie płuc leczono księdza Kotlarza. I kolejna zagadka, która się z tym wiąże, to brak, na którą zwrócił uwagę Wojciech Ziemiński już w 1976 roku, to brak w dokumentacji lekarskiej zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej, które do procedury diagnostycznej chorób płuc są bardzo potrzebne. Borysowicz pobrał 8 wycinków z narządów wewnętrznych, 4 z płuc i po 2 z serca i z nerki. I przechowywał je bardzo długo, bo w czasie drugiego śledztwa w sprawie śmierci księdza Kotlarza, które miało miejsce w 1991 roku, przekazał te preparaty przesłuchującemu go prokuratorowi Krzysztofowi Olesiowi. Nie jestem kompetentny, by oceniać działania prokuratora, ale gdyby ja przesłuchiwał tego lekarza, to bym zadał takie pytanie, które tam nie padło. Może prokurator miał tą wiedzę, ja jej nie mam. Czy jest normalną procedurą, że lekarz wykonujący sekcję zwłok, pobierający wycinki, wykonujący preparaty, zachowuje sobie te preparaty tyle lat? Bo jeżeli byłaby to rzeczywiście normalna procedura, to wtedy lekarz ten musiałby po kilkudziesięciu latach praktyki zawodowej mieć dość makabryczną piwnicę w domu. To pytanie nie padło. Te wycinki i preparaty zostały przyjęte przez prokuraturę, dołączone do materiału dowodowego, a później były istotnym elementem całej procedury orzekania w tej sprawie. Proszę bardzo zmierzać do końca. I tak kończąc to moje wystąpienie, próbuję teraz tak zebrać te myśli, żeby tak syntetyzować. Pierwsze postępowanie, jakie w tej sprawie miało miejsce, było już w marcu i kwietniu 1977 roku. Było to wewnętrzne postępowanie Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kiedy to funkcjonariusze tego biura przesłuchali lekarzy. Zatrzymali też dokumentację lekarską, która w Komendzie Wojewódzkiej Milicji w Radomiu znajdowała się 2 lata. Kolejne postępowanie miało miejsce zostało wszczęte przed wprowadzeniem stanu wojennego, a zakończone 30 marca 1982 roku. Było to śledztwo, które prowadzi prokurator prokuratury wojewódzkiej Jerzy Skrok. Zostało umorzone. Nie stwierdzono związków między ewentualnymi pobiciami a śmiercią księdza Kotlarza. Kolejne śledztwo miało miejsce już po przełomie ustrojowym w 1991 roku i zostało umorzone 28 czerwca 1992 roku. Prokuratura uznała, że rzeczywiście ksiądz Kotlarz był pobity, ale nie stwierdzono związków między pobiciami a śmiercią księdza Romana Kotlarza. Kolejne działania prokuratury miały miejsce w latach 1997-1998 na skutek interpelacji posła Jana Rejczaka. Również nie dały pozytywnych rezultatów. Czy kiedykolwiek będzie możliwe odkrycie sprawców śmierci księdza Romana Kotlarza? Nie wiem, ale wiem, że już wiemy na temat księdza Kotlarza, na temat udziału w czerwcu 1976 roku, wiemy więcej i pewnie będziemy wiedzieć jeszcze więcej. Dziękuję bardzo.